Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela, Boży czcze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosi. Padać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt. Kyrie eleison. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, pierwsza uczennico Pana, jak co wieczór stajemy przed Twoją jasnogórską ikoną, by pociągnięci nie tylko gestem Twojej dłoni, ale i pięknem Twojej wiary, wzorem pokory i zasłuchania w Słowo Boga, stawać się coraz bardziej autentycznymi uczniami Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, tego, który pokonał grzech i śmierć i jest jedynym źródłem życia. Przychodzimy z całym bagażem tego, co raduje, ale i tego, co smuci i niepokoi, z bagażem naszych ludzkich słabości i braków. Przychodzimy z tym wszystkim, co przeżywamy, zarówno w wymiarze naszych serc, myśli, jak i w wymiarze naszych rodzin, wspólnot, a nawet w przestrzeni Kościoła czy społecznej w naszej ojczyźnie. Ucieczko grzeszników i pocieszycielko strapionych, do Ciebie się uciekamy, bo wiemy, że z Tobą i dzięki Tobie
nie zgubimy drogi do Chrystusa, do prawdy Ewangelii, do tego, co jedynie może nadać naszemu życiu sens i uczynić się prawdziwie pięknym, czyli zgodnym z wolą Bożą. Pomagaj nam trwać przy Chrystusie i w Chrystusie, przez wiarę mocną i żywą, przez gorącą miłość. Pomagaj nieustannie karmić się Jego słowem i ciałem i wzrastać przez Jego łaskę. Jak przypomina nam dzisiejsza Ewangelia, ten ma życie wieczne, kto wierzy w Syna, w Chrystusa. Tylko tara torośl może wydać owoc, która trwa w innym krzewie, czytamy w innym miejscu Ewangelii. Panno mądra, pomagaj nam jak Ty, czy apostołowie z dzisiejszej liturgii słowa, bardziej słuchać Boga niż ludzi. Pomagaj budować naszą codzienność na prawdziwych wartościach prawdy Ewangelii. Ucz nas kierować się w postępowaniu, w dokonywanych wyborach oczami wiary, logiką Bożą, zamiast ulegania ziemskiemu sposobowi myślenia, zamiast wpadania w pułapkę myślenia pod dyktantą manipulujących ideologii czy fałszywych inżynierów dusz. Matko zasłuchana w Słowo Boże, ucz nas z pokorą i otwartością przyjmować Słowo, które Bóg do nas kieruje, by ono kształtowało w nas sposób myślenia i postrzegania zarówno samego Boga, jak i każdego człowieka czy świata, w którym żyjemy. Ucz nas z wiarą rozważać wszystko, co doświadczamy i w pryzmacie Ewangelii dostrzegać obecność i działanie Boga w naszej codzienności. Królowo wszystkich świętych, prowadź nas w czasie pielgrzymki naszego życia po tej ziemi, byśmy choć będąc w tym świecie, coraz bardziej byli z tego świata niebiańskiego, do którego zdążamy. By coraz więcej było w nas z Boga, a nie ze świata. By coraz więcej było w nas prawdy Ewangelii, a mniej fałszu ludzkiego czy demonicznego sposobu myślenia. Byśmy byli coraz bliżej światłości Boga, a dalej ciemności świata. By było w nas coraz więcej życia Bożego, a mniej śmierci grzechu. Coraz więcej w nas Boga, a mniej siebie. Coraz więcej Ducha Świętego, a mniej ducha tego świata. Jak co dzień naszą modlitwą obejmujemy cały Kościół Święty, na czele z Jego pasterzami, Ojcem Świętym Franciszkiem, całym polskim episkopatem, polecamy wszystkich kapłanów, zabierzemy tutaj Matko osoby konsekrowane, szczególnie nasz pauliński zakon. Tej matczynej opiece polecamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry, wszystkich wspierających remont organów tu w kaplicy. Twojej opiece jak co dzień polecamy też naszą Ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii, by panował w niej ład i spokój społeczny. Polecamy rodziny, małżeństwa, chorych, samotnych, niepełnosprawnych, przeżywających trudności, więźniów, doświadczających dramatów, uzależnień, cierpiących, których życie jest zagrożone. Wśród nich polecamy Bogdana, Dorotę, Damiana. Polecamy parafię świętego Jana Chrzciciela w Pawłowie, przeżywającą jubileusz 600-lecia swego istnienia. Twojemu stronnictwu zawierzamy Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o owocne przeżycie trwającego roku jubileuszu 450-lecia obecności sodalicji na ziemiach polskich. Polecamy Twojemu stronnictwu wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, m.in. maturzystów z Bydgoszczy, czy też w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Naszą też modlitwą obejmujemy zmarłe w tych dniach mamy ojców Paulinów, Marię Górkiewicz i Olenę Piszczek. Stoją też przed Tobą przedstawiciele maturzystów Sycowa, którzy chcą wypowiedzieć swój akt zawierzenia. Maryjo, nasza Matka, Matko i Królowo, jako przedstawiciele maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sycowie przychodzimy do Ciebie, aby zawierzyć Ci całe nasze życie, naszą teraźniejszość oraz naszą przyszłość. Od dawna, Maryjo, do Twojego jasnogórskiego sanktuarium przybywają ludzie, aby w ważnych chwilach swojego życia prosić o Twoje wstawiennictwo i opiekę. Dziś również my, stojący na progu dorosłego i samodzielnego życia,
Chcemy przed Twoim cudownym obrazem wyznać mocno i jednoznacznie, że w naszym życiu jest miejsce dla Pana Boga. Maryjo, Ty znasz nas doskonale. Ty wiesz, o czym marzymy. Wyproś nam u Twojego Syna, Chrystusa, błogosławieństwo dla naszych pięknych oraz szlachetnych planów i zmierzań. Zbliża się czas egzaminów maturalnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w naszym życiu od nich zależy. Mamy w sobie wielkie ideały, dlatego zwracamy się do Ciebie, Matko, którą tak często Kościół nazywa stolicą mądrości, byś nie tylko w tym czasie, ale przez całe nasze życie wypraszała nam ducha mądrości i roztropności, byś swoją delikatnością i wrażliwością pobudzała nas do walki z egoizmem oraz niesprawiedliwością. Prosimy, pozwól nam żyć pełnią życia, w którego centrum będzie stał zawsze krzyż Chrystusa. Maryjo, nasza troskliwa opiekunko, wstawiaj się za naszym sycowskim liceum, jego uczniami, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami. Wypraszaj nam wszystkim potrzebne łaski, abyśmy stanowili piękne oblicze Kościoła i byli chlubą naszej kochanej ojczyzny. Amen. Wszystkie te intencje siebie polecamy, rozrojąc trzecią tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba,
i dopomóż szczególnie tym, pod Twoją obronę, się święta Boża Dowicielko, nasz Pan, aż nie gardzi się potrzeba nasz. Chlebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszycielko nasza, swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę, prosimy księdza arcybiskupa Wacława. Musimy przyznać, że się zadziwiamy, że świat chce być oszukiwany. Tak jak 2000 lat temu, kiedy zapłacono strażnikom grobu, że wykradziono ciało Jezusa, gdy oni spali. Słyszymy w Dziejach Apostolskich w dzisiejszym fragmencie, że surowo zakazujemy wam przemawiać w to imię. Czy coś się zmieniło w naszym świecie? Dlatego prośmy Ducha Świętego przez wstawiennictwo Maryi o potrzebną mądrość. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serca w ofierze składajmy. Ze łzami wołajmy do o Maryjo, bądź nam pozdrowiona. Bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona.